Sport ma to do siebie, że nie zawsze się wygrywa. Tym razem Czarne Pantery otrzymały surową lekcję hokeja w czeskiej Beskidzkiej Amatorskiej Lidze Hokejowej. Nasz zespół mimo ogromnej walki i zaangażowania, którego drużynie w tym spotkaniu nie można odmówić, uległ zespołowi HC Monster Ostrawa aż 1-7. Pierwsza przegrana 1-2 tercja nie zapowiadała jeszcze tego, co stanie się w drugiej części spotkania. Mimo równorzędnej walki Monstersi często skutecznie kontratakują, kończąc swoje akcje bramkami. W drugiej tercji tracimy ich aż 5 z rzędu, nie strzelając żadnej. Wyjeżdżając na lód w trzeciej odsłonie meczu, na tablicy widnieje smutny wynik 1-7. Nie zraża to jednak zgromadzonych kibiców, którzy śpiewają Pantery, nic się nie stało. Nie stało! Pantery, nic się nie stało! Trzecia część meczu jest podobna do dwóch wcześniejszych, lecz mimo wielu ładnych i składnych akcji nie pada żadna bramka. Zespół pragnie jak najszybciej zapomnieć o tym wyniku. Mecze dzielą się na wygrane i przegrane, czasem się przegrywa, dzisiaj dotknęła Was taka porażka. Ale to nic, gra się dalej, najważniejsze są play-offy. Ale co dzisiaj zawiodło? No, ten mecz należy do tych, o których chcemy szybko zapomnieć. Nie było skuteczności, walki nam nikt nie odmówi, ale nie wiem, to jest jakieś nieporozumienie. Kurka, oszukali nas. Nie, przede wszystkim chcę przeprosić wszystkich naszych kibiców, wszystkich tych, którzy wierzyli, że dzisiaj będzie zwycięstwo, że będą bramki. Zawiedliśmy, ale poprawimy się, obiecujemy poprawę. Porażka niczym śmierć Hanki Mostowiak w M jak Miłość. Dokładnie tak, ale mam nadzieję, że ojciec Mateusz dojdzie i znajdzie winnych i wyciągnie konsekwencje. W najbliższy czwartek, 24 listopada, Pantery czeka bardzo trudny mecz z liderem w tabeli, zespołem HC Hradek. W pierwszym meczu z Hradkiem nasi hokeiści przegrali w karnych 3-4 i zrobią zapewne wszystko, aby się zrewanżować i udowodnić, że mecz z Monstersami to wypadek w pracy. Z czeskiego Cieszyna dla portalu OX.pl Przemysław Losse.